Lecz jeżeli któryś na kucha się zgasi, proszę bardzo, a to było dobrze. Możecie śmiało się o nią ubiegać. Raczej odbiegać, to jak najdalej. Na taką żonę mam za słabe nerwy. Hortensio, może ty? Chwileczkę, ojcze. Cóż trzeba znaczyć? Mam być pośmiewiskiem dla tych dwóch typów? Typów? Żaden typek nie wytypuje cię na żonę, jeśli wciąż będziesz taką sekutnicą. Jeszcze się nie bój. Nie masz u mnie szans z tą brzydką gębą. Pierwszy miał musiała przepasonować pazurami. Albo zamiast grzebienia chwycić ten kawałek i na obieły chcę zrobić ci przydziałek. Od takich diabłów niech nas Pan chroni. Amen. Ja także nie chcę słyszeć o nim. Spójrz, panie. To ci awantura rzadka. Ta zła pannica to niezła wariatka. Ale ta druga, słodka jak marzenie, ileż ma wdzięku jej skromne milczenie. Milczy ty. Milczę. Nawet się dosyta. Tak więc, panowie, abym mógł dotrzymać do tego słowa, Bianko, idź do domu. Tylko nie zmień się do bardzo słodko. Wiesz przecież, że ci wciąż tak samo kocham. Złotką pieszczotką, nie czyjąc oczek, bo ci sadzimy do poziomu smoczek. Możesz się bawić moim smutkiem, siostro. Ojcze, posłusznie zrobię to, co każesz. Zamknę się w domu. Książka albo lutnia wystarczy mi za całe towarzystwo. Jak ta dziewczyna kocha się w poezji. Muszę cię prędzej znaleźć jej nauczycieli. Jeśli panowie znacie odpowiednich ludzi, skierujcie ich do mnie. No cóż, zostańcie z Bogiem. Tyle nas dotąd dzieliło, senior Gremio, że o porozumieniu nie mogło być mowy. Teraz jednak zdajesz sobie chyba sprawę, że stoimy obaj przed tym samym problemem. Musimy odzyskać dostęp do naszej pięknej Bianki i swobodnie rywalizować o jej względy. A w tym celu trzeba nam będzie się nieco potrudzić i doprowadzić do skutku pewien pomysł. A cóż to za pomysł? Trzeba najpierw wytrząsnąć skądś męża dla starszej siostry. Męża? Chyba diabła. A właśnie, że męża. A właśnie, że diabła! I ojciec to wybogać, ale czy nie wydaje mi się, że z takim piekłem wcielonym chłopcz miał by tylko skończony górę? Tranin, wyznaję ci całkiem po prostu, mój powierniku tak samo mi bliski, jak siostra Anna królowej Gdonie. Tranin, ja zbłonę, uschnę, skonam, zginę, jeśli nie uda mi się zdobyć Bianki. Poradź mi, Tranio, bo wiem, że potrafisz. Pomóż mi, Tranio, bo wiem, że mi sprzyjasz. Panie, mam pewien plan. Oto on. Zostaniesz nauczycielem i w tym charakterze będziesz mógł kształcić swoją podopieczną. Zróbmy więc tak. Ty przyjmiesz za mnie rolę pana, ja zaś przemienię się w chudę bachołka. Ożenek mówisz?
Mógłbym ci wskazać i najgorszą partię, lecz wątpię, byś był mi za to wdzięczny. Panna ta straszna jeza, choć jej plusem jest niewątpliwie majątek. Nie, jednak nadbyt cię lubię, żeby cię zrozpatać. Opowiadasz majątek? Przyjechałem tutaj, aby bogata się ożenić. Biorę język i jej pieniądze. Jej ojciec zwie się Baptista Minowa. Bardzo przyjemny i zacny jego gość. Ona zaś ma na imię Katarzyna. I cała padła zna niecięty język. Baptista! Piękny jest, choć córki nie zna. Skandor znał mojego ojca. Nie usnę, póki nie ujrzę tej panny. Wybacz, Hortensio, że opuszczam cię zaraz po spotkaniu. Chyba, że pójdziesz tam ze mną. Będę tam z tobą, Petrucio, bo muszę. W skarcu Bautisty czeka na nim skar. Młodsza z dwóch córek, prześliczna Bianka. A może byś mi tak, po starej znajomości, oddał przysługę? Przedstaw mnie Bautiście jako mistrza biegłego w muzyce, który jest gotów dawać lekcje Biance. Takim postępem będę mógł w końcu zbliżyć się do Bianki. Jakże miło powitać gości. Wejdźcie proszę. Witam cię, panie, i od razu pytam. Jesteś wszak ojcem pięknej i cnotliwej córki imieniem Katarzyna. Owszem, mam rzeczy samej córkę Katarzyny. Jestem Petruccio, syn Antonia, który za życia znany był w całej Italii. A tutaj przedstawiam się człowieka biegłego w muzyce i w matematyce, który może tę córkę Biankę uczyć tego, czego jeszcze nie umie. Przyjmij go, panie, ode mnie, bo nie przyjmując boleśnie mnie ranisz. To Mantuańczyk, ma na imię Licja. Witam cię, panie. I skoro nalegasz, również nie Licja. Co do Katarzyny, to zaraz cię do niej zaprowadzę. Chwileczkę, pewien jestem, drogi sąsiedzi, że człowiek Petruccio jest bardzo cenny, aby dać teraz podobnej życzliwości względem ciebie ja, który zawsze życzyłem ci lepiej niż ktokolwiek. Przeprowadziłem tego oto człowieka, który w językach starożytnych, łacinie i grece jest równie biegły, jak teraz w muzyce i matematyce. Na imię mam Cambio. Witaj, drogi Cambio. A z tobą, panie, chyba się jeszcze nie znamy. Czy wolno wiedzieć, co cię tu sprowadza? Wybacz mi, panie, tę nadmierną śmiałość. Przybywam z Pizy. Jestem synem Vincencja. Staję tu w charakterze konkurenta o rękę Bianki, twej pięknej i cnotliwej córki. Signor Vincencja, jak słyszę. Weź tę gitarę. A ty, książki. No, idźcie, idźcie. Chodźmy więc do Kasi. Oto i oto. Witaj, Kasiu. Słyszałem, panie, że tak masz na imię. Dobrze pan słyszał, lecz nie do końca. Kto o mnie mówi, zwie mnie Katarzyna. Bujda. Na imię masz zwyczajnie Kasia. Kasia się trzątka, Kasia jedza. Taka czy siaka Kasia, ale Kasia. Kasia nad Kasię, Kasia w całej klasie. Bo widok Kasi kusi znów i kosi. Więc słuchaj, Kasiu, moja niepokusą. Słysząc, jak wszędzie chwalą twą łagodność, tak się przejąłem, że chcę cię za żonę. Tak się przejąłeś? Ha, zatem się nie przejmiesz, dopóki ja nie przejmę sprawę w swoje ręce i zamiast wzruszać się, każę ci ruszać wręcz. Chcesz mi ruszać z miejsca niczym mebel? Właśnie, jak stołek. Usiądź na mnie. Tak się podstawiasz, jak zupełnie osioł. Ja bym wolał, byś ty się podłożyła. Nie jestem szkapą, zdejmą lub wielbłądem. Nie bój się, nie będę ci ciążyć. W razie czego oprę się na łokcie. Łokciem to ja ci tak dołożę, że w razie się mnie oprzesz aż na tamtym świecie. Ale czy tobie nie umiem się oprzeć? Oparcie znajdziesz, gdy zlecisz ze schodów. Nie zlecę. Zlecę wzwyż w niebo szczęścia ku mojej gołąbeczce. Próbuję srogę rogu. Ruchasz jak gołąb, czy brzęczysz jak osa? Jak osa, bo mam ostrzeżonko. Moja porada, wyrywać je natychmiast. Nie wyrwiesz, głupiec nigdy go nie znajdzie. Każdy wie, gdzie głupi. Każdy głupiec wie, gdzie losa może głupić. W ogóle moje w tym języku. Sprawdź. Zatem mój język zbada twój, a drugie miejsce swoim własnym żądłem spenetruje.